zapraszam na pokaz opryskiwacza Hardy Navigator model 6000 litrów wyposażony w belkę Delta Force 36 metrów. Belki Delta Force oferujemy od 24 do 39 metrach na maszynach Navigator, Commander oraz Alpha. Belka Delta Force w standardzie jest wyposażona w system uchylno-powrotny zabezpieczający nam pokonywanie przeszkód zewnętrznych. Jest to doskonała oferta Hardy na tereny płaskie oraz tereny pagórkowate. Kopiowanie terenu w belce Delta Force jest tutaj zarówno w płaszczyźnie dodatniej, jak i ujemnej. Przy pochyleniach do dołu belka może odchylać się do 4 stopni w dół, natomiast przy pochyłościach plusowych do 18 stopni w górę. Belka Delta Force z doskonałym systemem w stabilizacji w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej, z systemem rygli hydraulicznych zabezpieczającym nam doskonale antypływanie belki. Szczególnie istotne przy większych konstrukcjach. Maszyny Navigator wyposażone w bardzo ciekawy system kopiowania śladów kół, system IntelliTrack z automatycznym czuwaniem nad bezpieczeństwem pracy agregatu. Jeżeli chodzi o automatyzację, operator ma do dyspozycji system AutoTerrain, automatycznych czujników utrzymujących belkę nad łanem bądź nad glebą. Również do tego jest system ISOBAS HC8600-9600 do współpracy z ciągnikami ISOBAS. Również maszyny Hardy ISOBAS mogą doskonale współpracować z terminalami traktorów posiadających własne konfiguracje. Belka Delta Force przeznaczona na tereny płaskie, jak i tereny pagórkowate. IntelliTrakcja, automatyka, to wszystko znajdziemy w nowoczesnej maszynie Hardy Navigator Delta Force.